przypadło mi w udziale przybliżyć Państwu właśnie te kłopoty pełne. Jeżeli operujemy nomenklaturą medyczną, to stan podstawowej opieki zdrowotnej można ocenić jako ciężki, ale w chwili obecnej stabilny. Problem taki największy tego, co mamy, to średnia wieku lekarzy rodzinnych. W tej chwili średnia wieku w POZ-cie wynosi 58 lat. Znacznie częściej można spotkać osoby, które przekroczyły już wiek emerytalny niż osoby młode. Brakuje rąk do pracy, natomiast perspektywa jest bardzo zła, jeżeli te młode kadry nie dopłyną. Wiadomo jest, że uniwersytety medyczne kształcą młodych ludzi. Ci ludzie kończą studia, natomiast ta niepokojąca praktyka to to, że oni kończą studia bardzo często wiedzą już, do którego z europejskich krajów wyjadą. Polska staje się powoli eksporterem lekarzy na Europę. Ci, którzy zostają w kraju, bardzo rzadko wybierają jako specjalizację medycynę rodzinną, czyli tą, która akurat sprawdza się u nas w podstawowej opiece zdrowotnej. Ta praca w POZ-cie, warunki, w jakich my pracujemy, jest po prostu nieatrakcyjna. Jeżeli na rok przewiduje się miejsca rezydenckie, czyli miejsca dla osób, które chcą się specjalizować w poszczególnych gałęziach medycyny, na medycynę rodzinną przypada 1-2 miejsca na województwo rocznie. To jest niezwykle mało, jeśli chodzi o potrzeby w POZ-cie, natomiast te miejsca bardzo często nie są wykorzystywane. Jest to 1 albo 2 miejsca i one zostają nieobsadzone, bo nikt z młodych ludzi nie wybrał tej specjalizacji. Sytuacja jest trudna, natomiast podstawą jest postawienie diagnozy, dlaczego tak się dzieje, dlaczego podstawowa opieka zdrowotna w tych warunkach, jakie mamy, zmierza do zapaści. Główny problem na pewno to jest to, że w POZ-cie pracuje się ciężko. Przyjmujemy około 60 pacjentów dziennie. W sezonie infekcyjnym zwykle więcej. Jeżeli chodzi o ilość porad udzielonych przez POZ w ciągu roku, to jest około 140 milionów porad. Wszystkie poradnie specjalistyczne udzielają około 80 milionów porad. To jest jedna rzecz. Natomiast druga, znacznie chyba bardziej obciążająca, jest to praca administracyjna. Większość poradni POZ-owskich są to poradnie, w których lekarz jest właścicielem przychodni. Oprócz tych obowiązków i tej odpowiedzialności z tytułu wykonywania zawodu lekarza, ciąży na nim również odpowiedzialność finansowo-administracyjna. Jeżeli słyszymy czasami o długach szpitali, o zadłużeniu i o oddłużaniu szpitali, to nikt nigdy nie słyszał o tym, żeby zadłużeniu ulegały placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Wynika to z takiego faktu, że jeżeli w szpitalu, którego organem założycielskim jest starostwo bądź urząd marszałkowski, jest zadłużenie, to obciąża ono organ założycielski. Jeżeli chodzi o osobę, która dowodzi tąże placówką, o kierownika placówki, można go obciążyć maksymalnie do 3 wysokości jego pensji. Natomiast lekarz, który jest co prawda samodzielnym sterem, żeglarzem i okrętem, sam odpowiada finansowo i prawnie za to, co dzieje się w jego placówce. Studenci medycyny na 6 roku mają obowiązkowe zajęcia z medycyny rodzinnej i te zajęcia odbywają się w normalnych przychodniach lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Stąd oni bardzo dokładnie wiedzą, na czym polega ta praca i jakie są potrzeby. Nie bez znaczenia jest też obciążenie i zagrożenie, które my nazywamy Narodowym Funduszem Zdrowia. Wiemy o tym, że Narodowy Fundusz Zdrowia, czyniąc kontrolę, nakłada kary i bardzo często te kary
są bardzo wysokie. Jeżeli przychodnia dostanie karę około 150 tysięcy złotych i ta kara zostanie potrącona natychmiast z transzy, której fundusz po prostu nie wypłaci, bo ten ma władzę, kto ma pieniądze, to taka praktyka przestałaby istnieć, gdyby niezorganizowany system wsparcia wzajemnego. Jeżeli chodzi o to, z jakiego powodu może nas Narodowy Fundusz Zdrowia ukarać, to tym, co się bardzo przyczyniło do tychże możliwości funduszowych, jest ustawa zwana ustawą refundacyjną, która funkcjonuje od 2012 roku. Jest to bubel prawny, z którym my się niestety musimy zmagać, który niezwykle utrudnia nam życie. Ta trudność polega na tym, że nałożono na lekarzy obowiązek oceniania refundacji leku. Minister co 2 miesiące wydaje obwieszczenie, które ma rangę rozporządzenia ministra zdrowia. Tam są wymienione leki i jaka refundacja przysługuje z tytułu wypisywania tych leków. Natomiast lekarza obowiązuje coś takiego, co nazywa się charakterystyką produktu leczniczego, czyli to, w jaki sposób dany preparat zarejestrowała firma farmaceutyczna, która ten lek wyprodukowała. I kwestia wygląda w ten sposób, że nie zawsze ten lekarz, który jest dobrze merytorycznie przygotowany, który wie, jakie leki zalecić pacjentowi, co jest dla niego właściwe, jest bezpieczny od błędów refundacyjnych. Dlatego, że część leków ma te refundacje bardzo różnie zarejestrowaną, mimo tego, że są tą samą substancją leczniczą. I w związku z powyższym bywa tak, ja mam taki przykład dotyczący preparatów w chorobie refluksowej przy leczeniu popularnej zgagi. Część z nich można zastosować przy objawowym rozpoznaniu. Jeżeli ja zbieram wywiad od pacjenta i na podstawie tego, że wywiadu objawów, które u niego występują, rozpoznaję mu tę chorobę, mogę mu ten lek napisać ze zniżką. Są inne leki, które są dokładnie tą samą substancją, które w charakterystyce produktu leczniczego mają wpisane, że należy go zastosować dopiero po wykonanym badaniu gastroskopowym. I teraz tak, jeżeli zastosuję ten lek bez badania gastroskopowego, to wtedy fundusz, który przyjdzie na kontrolę, nałoży na mnie karę z tytułu niewłaściwej refundacji. Stąd, tak jak mówię, te uwarunkowania prawne, które wielokrotnie były krytykowane przez autorytety profesorskie, gdzie na przykład antybiotyki, które są leków refundowane w dużej mierze, tak ocenił to minister, ale przy okazji należy je wypisać zgodnie ze wskazaniami rejestracyjnymi. Wynika to, z tego faktu wynika to, że lekarz może napisać antybiotyk refundowany wyłącznie po rozpoznaniu czynnika sprawczego, czyli bakterii, która wywołuje infekcję. Jest to możliwe po wykonaniu antybiogramu, czyli 4-5 dniach opóźnienia. Przy czym nie zawsze tenże antybiogram da nam odpowiedź na pytanie, co wywołuje tę infekcję. Dlatego, że ośrodki referencyjne w 60% są w stanie ocenić czynnik sprawczy zapalenia płuc. Ośrodki referencyjne są to ośrodki o wysokim stopniu kompetencji. Natomiast 40% zostaje nierozpoznane. Wskazania medyczne są zupełnie inne, natomiast wskazania ustawowe właśnie takie. Więc w takich realiach prawdy się obracamy. Dodatkowym takim argumentem, że ta ustawa refundacyjna, która nakłada na nas takie bardzo duże obowiązki i odpowiedzialność finansową z tym związaną, jest fakt, że pacjent, który idzie do apteki, może uzyskać tam odpowiednik leku wypisanego na recepcie, który może mu zaproponować farmaceuta w niższej cenie niż ten, który jest. I tutaj wskazania rejestracyjne kompletnie już nie mają miejsca, dlatego że przecież osoba, która w aptece wydaje preparat, nie wie, na co ten pacjent choruje i jakie badania miał wykonane. Natomiast kwestia odpowiedzialności finansowej jest bardzo ważna, dlatego że w sytuacji, kiedy lek
lekarz wypisze receptę niezgodnie z tymi wskazaniami refundacyjnymi zarejestrowanymi przez firmę i fundusz zrobi kontrolę, to wtedy zwraca nienależną refundację z własnej kieszeni. Plus kara. Plus kara, oczywiście. Tak. Kwestia jest taka, że jeżeli lekarze pracują jako osoby na etacie w szpitalu bądź przychodni specjalistycznej, to wtedy karany jest podmiot leczniczy, czyli to w podmiocie leczniczym jest kontrola i ten podmiot leczniczy zostaje w sposób finansowy ukarany. Czyli jeżeli dotyczy to przychodni specjalistycznej, to ona zwraca pieniądze, jeżeli dotyczy to szpitala, to szpitalowi się powiąza to z kontraktu. Natomiast lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, którzy są zarówno organem założycielskim, jak i pracownikiem swojej firmy, sami ponoszą odpowiedzialność z tytułu takiej kary i sami zwracają te kwoty z tytułu nienależnej refundacji. To jest ta odpowiedzialność finansowa, jaką mamy za pracowników, odpowiedzialność administracyjna, odpowiedzialność z tytułu kontroli Narodowego Funduszu bardzo rzadko jest uświadamiana sobie w pełni, natomiast dla nas jest bardzo dotkliwa i bolesna, tym bardziej, że Narodowy Fundusz Zdrowia jest to instytucja, która z zasady powołana do dzielenia pieniędzy, bo taka jest oficjalna rola tej instytucji, tak naprawdę skupia się na oszczędzaniu pieniędzy bądź odzyskiwaniu pieniędzy. Jeżeli chodzi o budżet Narodowego Funduszu Zdrowia, jest tam pewna pula przewidziana na przegrane sprawy sądowe. Jeżeli nie było rozpraw sądowych i fundusz nie przegrał w tych rozprawach sądowych, jest to pula finansów, której Narodowy Fundusz nie jest w stanie ruszyć. Dlatego bardzo często przy braku pieniędzy są nakładane na placówki medyczne kary, które owszem, można te pieniądze odzyskać w procesie sądowym, ale procesy sądowe, które na Lubelszczyźnie również miały miejsce, trwają około 2-3 lat. Więc to jest często okres, gdzie placówka przy nałożonej dużej karze, tak jak mówię, bez systemu wsparcia w ogóle przestaje istnieć z powodu braku płynności finansowej. I jest to taki rodzaj kredytowania Narodowego Funduszu Zdrowia przez placówki medyczne. Jeżeli Narodowy Fundusz przegra w procesie sądowym, oddaje tę kwotę, ale z takiej puli pieniędzy, której bez tego procesu sądowego nie byłby w stanie ruszyć. Drugą rzeczą jest takie tworzenie poligonów doświadczanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia postępowania niezgodnego z prawem, do którego jak widać oni się mogą posunąć. Na Lubelszczyźnie też była taka sytuacja, gdzie w lipcu 2011 roku Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził akcję, gdzie kilkunastu placówkom POZ-owskim na terenie województwa nie zaliczył deklaracji, motywując to, że są złożone nie na takiego rodzaju druka. Druki wielokrotnie zmieniały się w ciągu ostatnich kilku lat i w związku z tym w negocjacjach u progu 2011 roku Porozumienie Zielonogórskie ustaliło taki punkt, pod którym się rzecz jasna prezes Narodowego Funduszu Zdrowia podpisał. Punkt ten głosił, że wszystkie deklaracje, które zostały przez pacjenta złożone, bez względu na to, na jakim druku są, będą przez Narodowy Fundusz honorowane. I z tegoż właśnie zapisu lubelski oddział się wyłamał w lipcu, wyciął jednej z przychodni biegorajskich 18 tysięcy deklaracji. To jest naprawdę bardzo dużo. Ponieważ niestety jest to taka placówka, z którą siła argumentu niewiele można zdecydować, a jedyny jest argument siły, odbył się protest polegający na tym, że placówki POZ nie otworzyły swoich podwoi od 8 do 13 pewnego lipcowego dnia i to było to, co spowodowało, że z tej decyzji niezgodnej z prawem, niezgodnej z deklaracją Centrali Funduszu, lubelski oddział się wycofał.
Także zmagamy się z tą, że instytucją bardzo ciężko. To jest takie bardzo poważne zdarzenie dla POZ-ów. Natomiast bardzo istotną też takim istotnym mankamentem jest niedofinansowanie podstawowej opieki zdrowotnej, bo w krajach europejskich finansowanie opieki zdrowotnej powinno wynosić około 20%. Wynosi to od 17 do 20% budżetu przeznaczonego na ochronę zdrowia. W Polsce to jest różny, od 11 do 13%, przy czym w tej podstawowej opiece zdrowotnej to są jeszcze transport sanitarny i nocna pomoc lekarska. Nie tylko czyste nasze przychodnie. To powoduje, że polska podstawowa opieka zdrowotna jest niedofinansowana, pomijając już to, że te 13% czy 11% budżetu na ochronę zdrowia polskiego nie równa się 11% budżetu niemieckiego. Także to już pomijam. Od 2008 roku stawka kapitacyjna, jaką mamy na pacjenta, nie była podniesiona nawet o inflację. To jest dokładnie 6 lat. Na jednego pacjenta stawka kapitacyjna wynosi 8 zł miesięcznie. W związku z tym już pojawiają się w Polsce ośrodki, w których lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej nie ma. Jest takie miejsce w powiecie bialskim, gdzie od kilku lat nie ma lekarza, bo ten, który opiekował się pacjentami, zmarł. I do tej pory od kilku lat nie znaleziono zastępstwa. Sytuacja jest dramatyczna, dlatego że proszę spojrzeć po lekarzach podstawowej opieki zdrowotnej, którzy pracują na wsiach. W jakich my jesteśmy wieku? Za nami nie stoi nikt młody i prognozy są dramatyczne, bo wygląda na to, że jeżeli nic się nie zmieni, to za 10 lat po prostu za nami zostanie pustka. Z grubsza mamy postawioną diagnozę tej trudnej sytuacji w POZ-cie, bo jest to brak nowych sił, młodych kadr medycznych, to jest niedofinansowanie, to jest nadmierne obciążenie biurokracją i administracją, której lekarze nie powinni robić, albowiem ich czas jest zbyt cenny, żeby zajmować się pracą urzędniczą. My nie jesteśmy od tego. Natomiast rokowanie na przyszłość jest bardzo złe. Dlatego, że jeżeli w ciągu tych 10 lat nie nastąpią gwałtowne zmiany, reanimacja po 10 latach niczego dobrego nie przyniesie. Ona jest skazana z kolei na niepowodzenie. Jeżeli chodzi o to, jak nam się rysuje przyszłość, to jeżeli chodzi o tę ustawę refundacyjną nieszczęsną, w tej chwili jest po pierwszym czytaniu projekt nowelizacji tej ustawy, po pierwszym czytaniu w Sejmie. Jest to projekt obywatelski, którego inicjatorem było Porozumienie Zielonogórskie. Projekt ma wprowadzić takie zmiany, żeby dało nam się wszystkim jakoś z tym funkcjonować. Jedna zmiana to jest taka, że lekarz nie będzie oceniał refundacji każdego z preparatów, tylko na recepcie będzie pisał kod choroby i od tego kodu choroby będzie uzależniona refundacja. Jeżeli chodzi o pacjentów, to w projekcie jest taki zapis, że te osoby, które wydają w ciągu roku na leczenie równowartość trzech najniższych krajowych zarobków, będą mogły uzyskać dofinansowanie z funduszu, bo to zwykle dotyczy tych osób najbardziej potrzebujących i tych najuboższych. Natomiast apteki, które w tej chwili też mają bardzo trudną sytuację z uwagi na tą ustawę refundacyjną, będą mogły zwracać do hurtowni leki, które będą zmieniały cenę na niekorzystną. Bo w tej chwili te
dalej dostać przez te 2 miesiące. Natomiast druga perspektywa, bo tutaj nie wiemy, co z tego wyniknie, natomiast coś zostało uczynione, przynajmniej jakiś krok. Natomiast druga perspektywa jest znacznie gorsza, albowiem dotyczy obciążenia tej podstawowej opieki zdrowotnej, która w tej chwili no, z wydolnością finansową ledwie radzi sobie. Dotyczy to projektu skracania kolejek przez ministra. To na pewno wszyscy Państwo słyszeli o tym, że ministerstwo do wiosny miało opracować model skrócenia kolejek u specjalistów i to, co wpadło im do głowy, to dołożenie lekarzom rodzinnym kompetencji, czyli możliwości wykonywania badań, których do tej pory nie mogliśmy robić, albowiem było to ograniczone koszykiem świadczeń. Jeżeli chodzi o nasze kompetencje, o nasze zawodowe przygotowanie, to istotnie jesteśmy w stanie robić więcej niż w tej chwili, ale do tego potrzebne są dwie rzeczy. Do tego potrzebne jest odciążenie nas od zbędnej, niepotrzebnej biurokracji, żebyśmy mieli czas to robić. Natomiast druga rzecz, bardzo prozaiczna, to pieniądze na te badania, które dodatkowo mielibyśmy zlecać. Przykre w tym jest to, że na spotkaniu minister Neumann powiedział, że się nie przewiduje na to żadnych dodatkowych środków. Dziękuję bardzo.